Kazimierz Węgrzyn, ekspert Kanal Plus, jest z nami. No Kazimierz, dzisiaj takich powodów do euforii od samego początku nie miałeś jak w pierwszym meczu, bo te pierwsze dwa szybko stracone gole, które właśnie w tej chwili będziemy oglądać, podcięły skrzydła pewnie nie tylko piłkarzom, trenerom, ale i komentatorom. No tak, jeszcze się mecz dobrze nie zaczął, już się skończył. To było przerażające, co widziałem dzisiaj tak naprawdę i zastanawiam się. Przyczyna była gdzieś w głowie tak naprawdę, bo drużyna weszła źle w mecz, no i dostała dwa strzały, bo widzieliśmy, że z tyłu początek meczu była taka wycofana, to nie był zespół, który od razu atakuje, łapie pressingiem, oni czekali na Legię. Tak naprawdę dostali dwa prezenty. I to jest trochę przerażające, bo poza tym przerażające jest to, że no Legia fizycznie nie wyglądała wcale dobrze w dzisiejszym. Słuchaj, tu oglądamy stratę Wrdoliaka i, no i drugiego gola niestety. Akurat z Iwicą rozmawiałem po meczu i mówię tak, słuchaj, mówię, chłopie, jak ty będziesz na środku boiska odwracał się tak długo z piłką, to w końcu ci zabiorą i pójdzie z tego bramka. Ja akurat długo nie czekałem. On mówi, tak, tak, masz rację, to co wziąłem tak w Bukareszcie, przeciągnąłem pod nogą i tam mały włos właśnie tej piłki nie stracił. I nie wyciągnął wniosków tak naprawdę z tej rozmowy, z tej gry. I tak mam wrażenie, że te błędy były powielane z tego meczu z Bukaresztu tak naprawdę, bo Stiela tak naprawdę grała podobnie. Grała konsekwentnie, grała z doskonałą asekuracją i widząc grę Stieły, trzeba było mieć świadomość, że żeby ją ograć, żeby ją rozpracować, to trzeba grać bardzo szybko. Natomiast przede wszystkim środek był bardzo wolny i Wrdoliak, i Furman, to są piłkarze środka pola, którzy tak naprawdę no, muszą jednak przyjąć zasady, że to jest inna dyscyplina sportu. To nie jest ciągły bieg, to nie jest maraton, tylko to jest dynamika i szybkość. Dzisiaj w środku pola jest najmniej miejsca i tam trzeba grać jak najszybciej. Kazimierz, nie uważasz, że te pierwsze minuty pokazały, że Legia nie chce zagrać tak jak z Molde, czyli okopać się, grać bardzo blisko siebie i czekać, bo ten wynik był satysfakcjonujący, że oni tym długim podaniem Stiały tak naprawdę sami w jakiś sposób zapracowali na stratę bramki, bo wyszli bardzo, bardzo wysoko. Tak, oczywiście można mówić o błędach indywidualnych, bo wiadomo, trener pewnie będzie mówił, że tak, że błąd indywidualny Wrdoliaka, błąd w obronie, obrońcy, który dał się nawinąć i pewnie tak, pewnie jest racja. Natomiast ja mówię o samej organizacji gry, że tak naprawdę Stiela była takim kompaktem, czyli zespołem, który tak naprawdę funkcjonował w całości, a Legia grała na całej szerokości, że nawet próba odbioru piłki, mieliśmy kilka takich sytuacji, że Kosecki doskoczył do zawodnika, ta piłka odleciała na 5 metrów. Nie miał kto zebrać. Nie miał kto jej zebrać. Natomiast w drużynie Stieły tak naprawdę dotknięcie piłki powodowało, że dwóch następnych już tą piłkę miało. I to jest tutaj, ale to tak naprawdę było wiadomo, że tak będzie. To było wiadomo po meczu w Bukareszcie. I tak naprawdę styl Stieły się nie zmienił, ale styl Legii też się nie zmienił. I to jest dla nas najbardziej bolesne.